Sejmik zgromadził się w miniony piątek na nadzwyczajnej sesji, by rozpatrzyć wniosek o odwołanie marszałka województwa podlaskiego. 28 października złożyli go radni klubów Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zastrzeżeń czy dyskusji odnośnie kierunków funkcjonowania i rozwoju samorządu województwa podlaskiego jest dużo. Bardzo często dyskutujemy, ścieramy się, niemniej jednak w tym wniosku radni podali konkretną przyczynę odwołania marszałka województwa podlaskiego, a dotyczyła ona finansowania z pieniędzy budżetu samorządu województwa promocji referendum, krajowego referendum. W naszej ocenie nie widać tu interesu samorządu województwa podlaskiego w połączeniu z faktem, iż większość Polaków nie przyjęła karty do głosowania i nie wzięła udziału w tym referendum, przez co referendum było nieważne. Do tego autopromocja pana marszałka na billboardach, sugerowanie tego, jak mieszkańcy województwa mają głosować w referendum, w naszej ocenie było niesłuszne i te pieniądze można było przeznaczyć na inny cel, znacznie istotniejszy i potrzebniejszy. Stąd złożyliśmy wniosek o odwołanie. Do wniosku opozycji odniósł się radny Łukasz Siekierko, wiceprzewodniczący sejmiku, wywodzący się z klubu Prawa i Sprawiedliwości. W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości ja chciałbym powiedzieć, że nasze stanowisko jest oczywiście przeciwne. Będziemy głosować przeciw w tym głosowaniu. Uważamy, że nie zaszła żadna sytuacja, która byłaby podstawą do odwołania tego zarządu. Przypomnę, że jesteśmy w najdłuższej kadencji samorządu w Polsce i od ponad 5 lat strona przeciwna takiego wniosku nie składała. Myślę, że sytuacja jest prosta po wyborach parlamentarnych i w związku z tym, że mamy dwóch nowych radnych, tutaj druga strona postanowiła złożyć taki wniosek i jest to naszym zdaniem czysta, szanowni państwo, polityka. Nie ma to nic wspólnego z funkcjonowaniem samorządu województwa podlaskiego. Odnosząc się do dotychczasowej współpracy aktualnego zarządu województwa z radnymi opozycji, marszałek Kosicki wskazał, że trudno mówić o braku współpracy, skoro od 2 lat wszystkie wnioski budżetowe opozycyjnych klubów są przyjmowane i realizowane. Środki z budżetu województwa kierowane są do samorządów istniejących w województwie, również w sposób nieoparty na partyjnych animozjach. Odnośnie zarzutu podniesionego we wniosku, marszałek skwitował go krótko. Zarzucacie państwo kwestię wykorzystania środków publicznych referendum, bo to jest kwestia państwowa, ona nie dotyczy województwa podlaskiego. Zapora na granicy polsko-białoruskiej nie dotyczy kwestii województwa podlaskiego, szanowni państwo. To jest jedno z podstawowych pytań w tym referendum, które właśnie dotyczy naszego regionu. I powinniśmy w tej sytuacji jak najbardziej namawiać, żeby wszyscy brali udział w tym referendum. To jest najlepszy przejaw demokracji, jaki sobie można tylko wyobrazić, żeby się wypowiedziało społeczeństwo. Po głosowaniu, w którym udział wzięło 30 radnych, a głosów ważnych oddano 27, 16 radnych opowiedziało się za odwołaniem, 11 przeciw. By odwołać marszałka ze sprawowanego urzędu, koniecznych było 18 głosów za wnioskiem.